Siedem katowickich uczelni publicznych zainaugurowało oficjalnie rok akademicki 2022-2023. To pierwsza taka sytuacja w historii. Ceremonia wspólnej inauguracji odbyła się w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Dzisiejsza wspólna inauguracja jest przykładem tego, jak społeczność akademicka wykorzystuje ten niezbadany do końca w przyrodzie fenomen synergii. Podczas inauguracji zaprezentowano również logo Europejskiego Miasta Nauki 2024, które przygotowali projektanci z Katowickiej Akademii Sztuk Pięknych. To logo w oczywisty sposób, te siedem elementów, które Państwo widzicie, odnoszą się do tego trzonu konsorcjum, jakim jest siedem uczelni, którego tworzą, ale tworzą relacje między nimi i układ ich zagęszczenie tworzą formę nową. Ona oczywiście może kojarzyć się z formą przemysłową i takie skojarzenie jest jak najbardziej zasadne, celowe, ponieważ często mówiąc o tym, co tutaj się dzieje i w co jesteśmy zaangażowani, mówimy o tym jako nowym przemyśle nauki. W tym roku uczelnie z całego regionu mają przed sobą spore wyzwania, nie tylko naukowe, ale także te związane z sytuacją gospodarczą w kraju. Te koszty na pewno uczelnie dotkną. Przyglądamy się temu od dłuższego już czasu, kiedy ceny energii poszybowały. Dokonaliśmy oceny i bilansu. Nie zmienimy sposobu kształcenia w tym roku. Czyli tak jak słyszymy z różnych miejsc, że niektóre uczelnie czy niektóre podmioty rozważają tryb zdalny, my z uporem chcemy trwać przy kształceniu kontaktowym. To jest zbyt ważna zdobycz odzyskana po czasie epidemii, żeby z tego pochopnie rezygnować. Zwieńczeniem uroczystości był koncert Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia.